Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem Wam powiedzieć o dwóch kwestiach. Pierwsza to są moje ulubione herbaty, a druga no to taka relacja z mojej wycieczki do Chełma. Zacznę więc od pierwszej rzeczy, czyli od herbat. Zatem przede wszystkim trzeba zacząć od faktu, że ciężko mi jest powiedzieć, jakie są moje ulubione herbaty konkretnie. Dlatego, że tych herbat wypiłem naprawdę mnóstwo, bardzo dużo różnych rodzajów i ciężko jest mi tutaj określić. Natomiast mogę powiedzieć, że generalnie lubię herbaty indyjskie. To są moje ulubione herbaty. Niezależnie od tego, czy to są to Darjeelingi, które się bardzo różnią od Assamów, czy są to Assamy. Ale jeżeli miałbym tutaj powiedzieć, no to przede wszystkim Assam Hatiali jest moją ulubioną herbatą. Ja ją bardzo lubię, to jest bardzo dobra, mocna herbata. Pamiętajmy, że Assamy są takie mocno naparzające się. Bardzo lubię również na przykład z kolei z herbat chińskich. Bardzo mi smakuje ulubiona herbata Churchilla, czyli Lapsan Souchong. Niezbyt ceniona przez Chińczyków. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, ma taki swój charakterystyczny smak, prawda? Jest dodawana również do rosyjskiej mieszanki herbat i tutaj tą herbatę też bardzo sobie cenię. W ogóle właśnie na to, że jest taka wędzona, ma taki wędzony smak. Bardzo dobra herbata, mi osobiście bardzo smakuje, natomiast zapach jest dość silny. Dosyć silny jest zapach tej herbaty, także to jest też istotne. Jeśli ktoś nie lubi, no to nie będzie tego lubił, a Churchillowi smakowała dlatego, że z tego co pamiętam, to przypomina smak cygara, jemu to przypominało, czy też smak whisky być może. To jest bardzo taki dla mnie przyjemny smak. Ale bardziej sobie cenię herbaty indyjskie, zdecydowanie bardziej. Bardziej sobie cenię Assamy, czy też Darjeelingi na przykład. Czy też na przykład również jest herbata, chyba bodajże z tego co pamiętam, z rejonu Muttagawala. Też sobie bardzo cenię. Dlaczego? Dlatego, że herbaty indyjskie są takie aromatyczne bardzo. Takie przypominające bardzo bym powiedział właśnie ten Orient. I bardzo fajne są dodatki mleka na przykład też. I tutaj przechodzimy do herbat z kolei ceylońskich, które są też całkiem niezłe, ale jednak lepsze są indyjskie moim zdaniem. Zdecydowanie lepsze. Na przykład pyszna jest herbata zielona assamska. Co jeszcze bym powiedział, jeśli chodzi o herbaty? Z kolei z herbat zielonych na przykład no to bardzo sobie cenię herbaty koreańskie, bardziej na przykład niż japońskie. Koreańskie są dla mnie bardziej ciekawe. Japońskie są fajne, o tyle, że one są robione na sposób właśnie taki bardzo naturalny, jeżeli chodzi o herbaty japońskie, czy po prostu ta oksydacja jest przerywana metodą pary wodnej. Gorącej pary wodnej, a nie przy pomocy woków, czy też woków. Także tutaj to na pewno jest cenne. Natomiast herbata koreańska jest ciekawa. Tak trochę przypomina ulungi, bym powiedział. A z kolei ulungi ja sobie właściwie też bardzo lubię ulungi. Bardzo sobie je cenię też. Ulung mleczny jest bardzo dobry na przykład. Ulungi z Nepalu są bardzo dobre. Też próbowałem. Bardzo smaczne. Te przypominają herbaty czarne bardziej, a z kolei na przykład ulungi chińskie to takie bardziej herbaty zielone są, nieoksydowane. A tajwańskie podobnie są bardziej oksydowane, czyli bardziej w stronę herbat czarnych. Herbaty nepalskie w ogóle są też bardzo dobre, słuchajcie. Są tańsze z kolei niż na przykład indyjskie Darjeelingi, a są też całkiem niezłe i też mi smakują. Bardzo dobre są też herbaty tureckie na przykład.
też z rejonu Rize. Są bardzo smaczne. Natomiast takie moje naprawdę bardzo dobre herbaty, mój ulubiony bym powiedział, to są herbaty afrykańskie. Herbaty konkretnie z Rwandy. Konkretnie ze spółdzielni Software jest taka herbata czarna. W takim, chyba bodajże z tego co pamiętam, czarnym opakowaniu. To jest herbata Fair Trade. I tak jak mówię, ona jest smaczna o tyle, że ona taka jest taka dość mocna i tak przypomina trochę heban, bym powiedział w ten sposób. Taka hebanowa bardzo herbata. Bardzo smaczna, nie? A w ogóle herbaty z Rwandy, na przykład Rwanda Rukeri, przypomina z kolei słuchajcie, wino, takie winne herbaty. Są herbaty takiego wytrawnego wina, bym powiedział, nie? Taka ciekawostka, że drzewiej w średniowieczu, i tutaj korzystam właśnie z książki akurat Jerzego Besali pod tytułem, znaczy to jest w ogóle książka o historii picia w czasach od Piastów do końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej, czyli do zbiorów Polski. No i on w tej książce napisał coś takiego, że wino w średniowieczu było cenione, jeżeli chodzi o szlachtę, o te wyższe warstwy, to wino słodkie przede wszystkim, malmazyje tak zwane i tak dalej. A jeśli chodzi tutaj o plebs, no to sprzedawane było głównie wino według nich gorszej jakości, czyli wino wytrawne. Wino wytrawne było uważane za gorsze, za zepsute i tak dalej. I, no ale to wino słodkie niszczyło organizm, prawda, a nie wino wytrawne. Wino wytrawne jest znacznie zdrowsze. I właśnie herbaty z Rwandy przypominają te wina wytrawne. Także tak to tutaj, słuchajcie, wygląda. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeśli chodzi o herbaty, no to też na przykład bardzo dobra herbata jest, powiem szczerze, że kurczę, szkoda, że jej w Polsce nie mogą dostać. Herbata z Birmy, zielona, którą już Wam pokazywałem na swoim kanale. I to jest herbata Wild Green Birma. Bardzo dobra herbata. Tak troszkę przypomina, słuchajcie, smak upalony ryż. Taki troszkę przypalony ryż, bym powiedział nawet. Całkiem smaczna. Dobra do potraw orientalnych, bym powiedział, do ryb i tak dalej. Z kolei, dlaczego na przykład cenię sobie assam? Bo one są świetne do masala chai na przykład. Czy właśnie herbaty z dodatkiem mleka, z dodatkiem może być miodu, cukru, prawda, trzcinowego na przykład, kardamonu, różnych przypraw, właśnie typu kardamon, prawda, czy innych, gałka muszkotowa być może i tak dalej. No i to jest bardzo dobre, bardzo świetnie rozgrzewa. W ogóle herbaty czarne rozgrzewają bardzo dobrze. Herbaty zielone z kolei oziębiają. Nawet jeśli jest to gorąca herbata zielona. Dobrze, teraz słuchajcie, przejdźmy do kwestii hełma. Ale zanim tam przejdę do tego kwestii hełma, no to Wam powiem taką rzecz. A propos tej książki Jerzego Besali, że oczywiście podam w linku w opisie, bo zapomniałem niestety dokładnie tytuł tej książki. Dobrze, przejdźmy zatem do hełma. Po pierwsze jest to miasto, które, z którym się czuję bardzo mocno związany. Mimo że tam byłem dwa razy, czyli teraz niedawno wróciłem dzisiaj i również byłem tam, no, już dobrych ileś lat temu, tak?
Dlaczego czuję się z nim mocno związany? Dlatego, że stamtąd pochodzi praktycznie cała rodzina mojej mamy, bądź też z okolic. Czyli moja mama, wszystkie jej siostry, mój kuzyn, co tam jeszcze, mój wujek też. Cała linia, prawda, przodków mojej mamy, czyli na przykład moja babcia świętej pamięci i tak dalej, i tak dalej. Bądź też z okolic, Zamościa, prawda, z Chorodyszczy. W ogóle tutaj całe te okolice, łącznie dalej nawet aż na Ukrainę, gdzie mój pradziadek się urodził, to już daleko, 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 czyli pradziadek Marcin Domino, gdzie on się urodził z kolei już w Hołoskowie na Ukrainie dzisiejszej. To było dawne województwo stanisławowskie, obecnie to jest Iwano-Frankowskie. Także stąd się cała moja rodzina wywodzi od strony mojej mamy. Tylko bardzo sobie cenię Chełm. I teraz co chciałbym powiedzieć. No, dlaczego pojechałem tam? Dlatego, że mój dziadek zginął w Auschwitz. Został zamordowany przez Niemców śmiercią głodową. Po prostu było dziesiątkowanie. On był, został wcześniej aresztowany przez nich. Siedział na Zamku Lubelskim, trafił do Auschwitz, któryś z więźniów uciekł, prawda, i wiadomo, że w czasie dziesiątkowania, no to stracił życie poprzez śmierć głodową, nie przemilczając jak święty ksiądz Kolbe. Zatem, co jeszcze to można powiedzieć, no, no i w ogóle jeszcze coś takiego, że twojej własnej siostrze się śnił mój pradziadek, i powiedział, że on już do domu nie wróci. Także tak to, słuchajcie, wyglądało. W ogóle był bardzo pobożnym człowiekiem, cudownym dla swojej rodziny, ale tak jak mówię, pobożnym i takim, no, jak drzewiej bywało i jak należało wtedy być. Co jeszcze mogę powiedzieć, słuchajcie? Z takich rzeczy. Aha, no jeszcze to, że był wójtem gminy Staw. To też. A z kolei jego rodzice pochodzili z Podkarpacia. Zatem tak to, słuchajcie, wygląda. Cała ta sytuacja. Co jeszcze, jeśli chodzi o Chełm, co chciałem powiedzieć. To też, jacy są ludzie stamtąd, w ogóle z tych rejonów. Powiem tak. Ja mimo, że tak naprawdę bardziej przypominam wyglądu Litwinów, tak jak już mówiłem, to cechy charakteru mam zdecydowanie bardziej zbliżone do właśnie do Chełma, do tych okolic. Czyli to są ludzie bardzo otwarci, bardzo szczerzy. Ci ludzie powiedzą ci, co naprawdę myślą o tobie, nie obwijają w bawełnę, nie znoszą kłamstwa. To są ludzie szczerzy i otwarci. To jest ich podstawowa cecha. Oni nie oszukują, bo nie potrafią. A sam Chełm, co warto zobaczyć? Dużo rzeczy. Oczywiście podziemia kredowe, kościół do zesłania apostołów, również i kościół Najświętszej Marii Panny na Górze Chełmskiej, prawda? Warto zobaczyć. Też rynek warto zobaczyć, studnie w rynku, cerkiew, niestety tam nie udało mi się wejść, nie pamiętam pod jakim wezwaniem dokładnie jest ta cerkiew, ona jest niedaleko rynku, też niedaleko tam się znajduje również, słuchajcie, ten bank PKO, niedaleko tej cerkwi. Jeszcze warto też zobaczyć, oprócz oczywiście cerkwi, to też warto jeszcze zobaczyć rynek, tak jak już mówiłem. Też takich rzeczy, słuchajcie, ciekawych, no to na pewno również i okolice Chełma też warto zobaczyć, bo chociażby, no, Zamość, rzecz jasna, również Kodeń, gdzie się Matka Boża, znaczy, gdzie jeden z sapiechów przywiózł obraz Matki Bożej właśnie z terenów
dzisiejszego Watykanu, prawda, przywiózł obraz Matki Bożej Kłodeńskiej. To jest obraz łaskami słynący, tak? To jest już niedaleko granicy z Białorusią, tam się niedaleko znajdują Słowatycze, gdzieś przejście graniczne. Na terenie Białorusi, co ciekawe, słuchajcie też, jeżeli mamy roaming, no to już wchodzi nam na roaming białoruski. Więc lepiej tam już jak rozmawiamy, no to lepiej nie rozmawiać przez telefon, dlatego że można już zapłacić całkiem spore kwoty za rozmowę. Co jeszcze? Oczywiście też warto zobaczyć również i cerkiew na terenie właśnie Kłodnia. Też i warto też w Kłodniu samym zakupić no, zioła z tamtejszych ogrodów, jak i miody, prawda, chleb, inne tego typu rzeczy. Warto też zobaczyć pewnie na pewno Lublin, prawda, całe te wszystkie okolice Chełma, prawda, do granicy z Ukrainą, prawda, czy Białorusią, gdzie granica z Ukrainą to jest 20 km do Rolochuska konkretnie. W ogóle cały Chełm warto zobaczyć, dlatego że Chełm jako miasto, jako takie, to jest położone na wzgórzach, jest przepięknie położone, tak jak bardzo malownicze jest. Naprawdę jest, no, moją żonę na przykład zachwyciło, powiem tak. Warto zobaczyć to miasto. Aczkolwiek ceny są dość wysokie, bo mniej więcej porównywalne z Warszawą. Nawet momentami wyższe, bym powiedział. Niestety. Co jeszcze warto bym powiedzieć tutaj o Chełmie? To, że na pewno słuchajcie, też warto jest odwiedzić restaurację McKenzie. Bardzo ją polecam. Polecam również piwo Jagiełło. Też dobre piwo, zresztą nawet dobrze ocenione, chyba bodajże w jakimś tam słuchajcie, też podam link w opisie oczywiście. Też nie pamiętam, czy to są jakieś, ja nie znam się na piwie dobrze, ale to czy to są jakieś targi piwne, czy jakieś tam inne imprezy i tak dalej, ale w każdym razie ocenione bardzo dobrze, że tak powiem, dostało chyba nawet jakiś złoty medal, czy coś takiego. I mi na przykład osobiście Jagiełło Chmielak bardzo smakuje, bardzo dobre piwo, czy też Jagiełło Pils jest całkiem niezłe. Dzisiaj sobie wypiłem taki spory kufel tego Jagiełły i całkiem niezłe piwko. Dobre jest, bardzo smaczne. I to jest właśnie tamtejsze piwo. Właśnie z tych okolic właśnie piwo Jagiełło. I co jeszcze można powiedzieć? No, na pewno też warto jest zobaczenia to, że jest to jakby Chełm jest tym stykiem kultur. Między kulturą łacińską, a kulturą już bizantyjską. Tam już mamy cerkwie, tak? Czego na zachodzie Polski tak nie ma. Czy też na środku, w Polsce Środkowej, w Polsce Wschodniej jest. I dlatego na przykład mi jest bardzo łatwo, powiedzmy, w sensie takim modlitewnym, przejść na te kwestie prawosławne, tak? Czyli ukłonić się, prawda, pomodlić się odpowiednio i tak dalej. Aczkolwiek oczywiście jestem katolikiem, nie prawosławnym, ale jest mi to łatwe i nawet śniły mi się kwestie związane z prawosławiem, chociażby święty Sergiusz z Radonerza, tak? O czym chyba opowiadałem w którymś ze swoich filmików. Także słuchajcie, warto Chełm odwiedzić, jak i również warto pić dobre herbaty. Aha, jeszcze jedna ciekawostka, już poza wszystkim. Skąd tą filiżankę, mam powinien się zastanawiać, i ten talerzyk. Ten talerzyk, filiżankę kupiłem, słuchajcie, tutaj w Republice Czeskiej. Akurat to jest robione ręcznie. No oczywiście to jest naklejane pewnie, tak, w jakiś tam odpowiedni sposób. Mam na myśli te ornamenty tutaj, te kwiaty. Natomiast to jest robione ręcznie. Zresztą mamy nawet napisane tu z tyłu handmade. I to jest robione, słuchajcie, ręcznie, to jest Bohemia Crystal.
to się nazywa, i tam kupiłem to w Brnie, czyli konkretnie mówiąc na Morawach. Także słuchajcie, szczęść Boże, odwiedzajcie Chełm, odwiedzajcie Morawy, bo naprawdę warto, z Panem Bogiem. A teraz piję mleczną herbatę, znaczy herbatę z dodatkiem mleka pod nazwą Ceylon Muttagawala. Tak, jeżeli chodzi właśnie o herbatę. Także szczęść Boże i warto Chełm zobaczyć. Aha, jeszcze jedno. Jak przekroczycie granicę z Ukrainą, to warto tam kupić słoninę pod nazwą Sał. Bardzo dobrą słoninę mają i też bardzo dobre suszone rybki. No, także z Panem Bogiem. I pijcie dobrą herbatę, naprawdę. Bo nie warto kupować szczurków. Z Bogiem. Marcin Wiśniarski. Dobra herbata.